Uczniowie Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukator w Polnicy Zdroju mogli rozpocząć rok szkolny w przepięknie wyremontowanym budynku przy ulicy Kościuszki. Naukę rozpoczęło 138 uczniów w szkole podstawowej i 25 dzieci w oddziale zerowym. Bardzo się cieszymy, że po blisko półtora rocznej nieobecności w budynku na ulicy Kościuszki 13 i 15 jesteśmy tutaj ponownie. No i tym bardziej cieszy nas, że wracamy do nowo wyremontowanego, pięknego budynku. No cóż, zakres prac był bardzo duży, bardzo rozległy. Najważniejsze, jeżeli chodzi o taką o prace budowlane, to na pewno termomodernizacja, czyli docieplenie budynku. Duży budynek akurat ze względów architektonicznych, objętych tutaj opieką konserwatora, został ocieplony od środka, natomiast mały budynek jest ocieplony z zewnątrz. Na pewno bardzo ważnym też elementem jest wymiana pokrycia dachowego. Wymiana okien, docieplenie stropodachu, więc te wszystkie elementy wpłyną na to, że na pewno ta szkoła będzie dużo, dużo cieplejsza. Remont tego budynku, tych budynków, to szkoła składa się z dwóch budynków, kosztował ponad 5 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Za co serdeczne podziękowania panu marszałkowi Grzegorzowi Macko, bo to dzięki jego pomocy te pieniądze udało się pozyskać. Szkoła została gruntownie zmodernizowana. W związku z czym komfort dla uczniów, ale także dla nauczycieli jest zdecydowanie lepszy. Poza pracami określonymi w projekcie doszło wiele prac dodatkowych. Między innymi było to uruchomienie naszego starego zegara, który od tej pory będzie wskazywał na pewno pozytywnie naszą szkolną rzeczywistość. Dodatkowo doszły miejsca, utworzono miejsce na świetlicę szkolną, utworzono miejsce do zajęć indywidualnych, powiększono przestrzeń biblioteki szkolnej, więc ten zakres prac jest naprawdę potężny. Odwodniono boisko, sporo rzeczy, których nie widać gołym okiem, a które na pewno przyczynią się do tego, że ta placówka będzie funkcjonować bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba odnowiona szkoła. Na pewno będę z radością do niej chodzić. Mamy przepiękną nową świetlicę, bibliotekę. Bardzo jest fajna, super są wszystkie sale, a najbardziej podobają się łazienki, które są odremontowane. Jest dużo nowości, widać, że było tutaj dużo pieniędzy zainwestowane. Jakie wyzwania przed szkołą w tym roku szkolnym? No na pewno będziemy starać się, aby szkoła była przyjazna dzieciom, bezpieczna, bo to jest zawsze najważniejszy element życia szkolnego. No i żeby dalej inspirowała, aby dalej kształciła talenty i rozwijała pasję. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości, zaufania i satysfakcji z czasu spędzonego w szkole.